Tytuł kursu: Elementy sprzedaży towarów. Moduł: Przepisy prawa dotyczącego podatku VAT. Temat: Rejestracja sprzedaży. Sprzedawca, który dokonuje sprzedaży, której wartość nie przekracza kwoty określonej w rozporządzeniu ministra finansów, nie musi dokonywać ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę 2 kg jabłek. Jaką odmianę? Chciałbym jakieś twarde i słodkie. Polecam galę. Dobrze, poproszę w takim razie 2 kg. Sprzedawca nie musi wystawiać żadnego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, jeżeli nie poprosi o to klient. Nie ma więc znaczenia, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT, czynnym, czy nie. Podatnik, którego wartość sprzedaży w danym roku przekroczyła limit określony przez ministra finansów, musi rejestrować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Może to być kasa fiskalna lub drukarka fiskalna. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę mleko 2% i 5 bułek. Czy coś jeszcze podać? Proszę jeszcze 20 deko ciastek kruchych. Czy to wszystko? Tak, dziękuję. Kasa fiskalna jest samodzielnym urządzeniem, które służy do rejestrowania sprzedaży. Nie musi być ona podłączana do komputera, choć nowoczesne urządzenia mają taką możliwość. Nie jest również wymagany żaden program do ewidencji, ale wymagane jest natomiast wprowadzenie całego asortymentu do urządzenia. Proszę jeszcze paragon. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję również. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebuję kabel elektryczny. Jaki? Co będzie do tego podłączone? Żyrandole. Ile metrów? 100 metrów. Potrzebuje Pani fakturę, czy wystarczy paragon? Wystarczy paragon. Drukarka fiskalna jest urządzeniem, które działa jak zwykła drukarka, ale posiada moduł fiskalny. Nie może ona jednak funkcjonować bez komputera, a w szczególności bez programu komputerowego, który zarządza sprzedażą. Program ten może również zarządzać magazynem, a także być bazą kontrahentów. Czy podać coś jeszcze? Proszę 4 oprawki na świetlówki i 8 długich świetlówek do tego. Do zapłaty 460 zł. Płatność dokona Pani gotówką czy kartą? Kartą. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.